zwycięskiej walce. Powiedz mi, czujesz taką satysfakcję, że osoba, która wywodzi się z kickboxingu i zawsze tam gdzieś kojarzona jest z tą stójką, poddała zapaśnika? Wiesz co, nie, przede wszystkim czuję satysfakcję, że w końcu tak jakby przełamałem to moją parterową niemoc, już to było w drugą stronę, jak znajdowałem się na plecach, to miałem duże problemy, żeby się z nich podnieść, a teraz chyba raz byłem, nie, na plecach chyba nie byłem, już nie pamiętam, ale nie było takiego momentu, żebym czuł się bezradny, nie, a tam cała reszta to po prostu ciągłość akcji. Myślisz, że to zawdzięczasz to właśnie dzięki treningom w Czerwonym Smoku i dzięki temu, że masz taki team, który składa się w większości z zapaśników? W ogóle ty, nie wiem, przy przygotowaniach skupiasz się jeszcze na stójce, czy już odpuszczasz to całkowicie i robisz, nie wiem, jakieś zapasy i parter, a ta stójka to jest jakiś tam tylko, powiedzmy, dodatek, tak? Nie, no, jestem kickboxerem, cały czas robię stójkę bardzo mocno, ale ostatnie trzy walki uświadomiły mi to, że nie mogę się głównie na tym koncentrować, tylko muszę być wszechstronnym zawodnikiem. Z tymi gośćmi, z którymi trenuję teraz Smoku, trenowałem też 8 lat temu w Ankosie. Także to jest sama paka, tylko po prostu teraz troszeczkę inaczej do tego podszedłem. Przeszedłem cały obóz po ostatniej przegranej przez poddanie. Przeszedłem cały obóz przygotowawczy do ADC z Gamerą, łącznie w starcie, ze startem w eliminacjach, które były w Lubonie, miałem tam dwie walki. I troszeczkę inaczej zacząłem podchodzić do parteru. Ty jesteś w 100% zadowolony z tej wygranej, czy było coś, co mógłbyś na ten moment ocenić, że poszło nie tak, nie po twojej myśli? Kurwa, nie wiem, wygrałem przed czasem. To raz, a dwa, nie pamiętam tej walki tak naprawdę. Gdzieś tam były momenty, gdzie widziałem, że go trafiam, jest ciężko, ale nie mogłem go dokończyć, bo to naprawdę mocny gość i twardy. Ale nie mogę nic powiedzieć, bo tam był kocioł. A jak z twojej perspektywy właśnie wyglądała mniej więcej ta walka? Czy to było wszystko to, czego spodziewałeś się po przeciwniku? Tak, spodziewałem się, że będzie silny, że będzie ciężko go skończyć przed czasem, ciosami, poddania. Nie wiem, nie zakładałem jakiejś końcówki. Kurwa, nie wiem, ciężko mi podpowiedzieć, muszę to obejrzeć sobie na spokojnie. Ty mówiłeś, że przede wszystkim chcesz też wrócić po tej serii przegranych. Powiedz, czy poczułeś taką ulgę po tej wygranej? A nie poczuł być ulgi po wygranej walce, po trzech przegranych wcześniej? No. Jest okej. Okay. Jakbym przegrał czwartą walkę, też bym wyszedł do piątej. Jakbym przegrał piątą, wyszedłbym do szóstej, bo mam to gówno we krwi. Tata mnie nauczył tego, tak mnie wychowywał, żeby się nigdy nie poddawać, nigdy nie pękać. Zawsze jest czas, nie? Mam 30 lat, wyszedłem do gościa, który rok temu, dwa lata temu był drugi na Mistrzostwach Polski w zapasach i przewalczyłem z nim w zapasach tą walkę, bo była mała klatka. Skracał mocny dystans, na koniec go udusiłem. Kurwa, tak, mam satysfakcję. Co dalej? Czy są już jakieś plany na kolejne walki? Bo kolejna gala Babilon w Łomży w lutym. Czy byłbyś gotowy na ten termin? Ja jestem gotowy nawet za tydzień, bo nic nie jest. Jestem cały, ale muszę pogadać z Pawłem Kowalikiem, jak wrócić ze Stanów, z trenerami moimi, co dalej. Masz w dłuższej perspektywie czasu jeszcze KSW w głowie? Chciałbyś tam jeszcze zobaczyć? Tak, cały czas tam sobie coś rozmawiamy. Muszę z Pawłem pogadać, jak wróci. Teraz go nie ma i zobaczymy. Może będzie coś ciekawszego. Ciągle się przebijał jakieś propozycje. Miałem z Paddim walczyć na Cage Warriors, ale się jego trener nie zgodził tydzień temu. Więc to też są fajne opcje. Byłem mistrzem, to był chyba eliminator do tego. Także dużo się dzieje ogólnie. Ty też mówisz, że na ten moment zostajesz tylko i wyłącznie w kategorii lekkiej. Czy te walki w kategorii piórkowej, to schodzenie do 66, możesz nazwać błędem, czy nie można tak tego nazwać na ten moment, gdy patrzysz już po pewnym czasie na to wszystko? Nie wydaje mi się, że to był błąd, bo to były bardzo mocne walki, to co mówiłem wcześniej. Także jakby była fajna oferta walki, zszedłbym do tego, tylko musiałbym to trochę lepiej rozłożyć, rozplanować. Nie zrobić tego w 5 tygodni, bo ja tak naprawdę ważę 77 na co dzień. I do 66 też schodziłem z tej kategorii 77, musiałbym czyli tak pochodzę profesjonalnie, ale musiałbym to zrobić naprawdę dobrze. Gamę robi 66 w 3 miesiące. Także jakbym miałbym taki okres, a nie dowiadywał się 5 tygodni przed, bo tak z reguły jest. O tej walce też się dowiedziałem 5 tygodni przed, więc jakbym miał 3 miesiące, szedłbym na spokojnie, się dobrze przygotował, zaadoptował i mógłbym się napierdalać. Gamę robi 66 w 3 miesiące. Kiedy zobaczymy Gamera ponownie w klatce? W klatce nie wiem. Gadajcie z Gamerem. Biega tam gdzieś. Dziękujemy. Na koniec chciałbym jeszcze pozdrowić, podziękować. Tak, pozdrawiam moich kumpli, wszystkich kibiców, moich sponsorów. I to wszystko.